pojedziemy sobie i może coś dzisiaj poopowiadamy. Opowiedz nam bajkę. A jakie bajki znacie? Ja znam o czerwonym kapturku, o Jasiu i Małgosi, o złotej rybce, ślicznie, zakochany kundel, o królewnie Śnieżce, o trzech świnkach, 101 dalmatyńczyków. Pięknie. Jeszcze może ktoś zna jakieś bajki? Ja. Co znasz? Ja znam śpiącą królewnę. Och ty moja śpiąca królewna. Kochane moje wnuczki. Babciu, ona jaką bajeczkę znasz? Babki. Dobrze. Ja wam dzisiaj opowiem zupełnie inną bajkę, która nie jest bajką. Jest opowiadaniem, legendą, bardzo znaną na naszym terenie. Widzicie naszą kapliczkę? Tak. A kto tam siedzi w tej kapliczce? Jezus. Dobrze, a jak się nazywa Pan Jezus, jak tak siedzi? Frasobliwy. A co to znaczy frasobliwy? Smutny, zamyślony. Dobrze. Opowiem wam prawdziwą historię, która się tutaj zdarzyła. A ona opowiada o ludziach dobrych, o ludziach złych i o tym, co się potem wszystko wydarzyło. Chodźcie, opowiem wam bardzo ciekawą historię. Cóż to? Młynarz! Nie we młynie? Ależ nie krzyczcież tak. Po co cały świat ma wiedzieć, żem tu przysiadł? A bo co? Nie wolno wam? Abym powiedział w domu, że idę do miasta. Młynarczyki myślą, że nie wrócę aż na odwieczerz. I pewnikiem chołota nic nie robi. Ale ich zaskoczę. Poczekam tu jeszcze kwadransik i wrócę od tyłu znienacka. Dobry sposób. Często tak robicie? Za często nie można, bo spowszednieje. A dziś się mnie nie spodziewają, bo wczoraj wróciłem tak samo. Ja? Udało się wczoraj? Jeszcze jak. Dawno podobnego piekła nie zrobiłem. Pomyślcie sobie. Piosneczki śpiewali. A mły? Stał? I szedł. Ale co to za robota przy śpiewaniu? Nie lubię. Boją się was pewnie, co? Jak diabła. Młynarczyki jakby mogły, to by mnie w łyżce wody utopiły. Ale ja nie dbam o ludzkie lubienie. Wiecie, najgorzej to być dobry. Na łeb człowiekowi wejdą, z kretesem zjedzą. Święte słowa. Ja tak samo zbieram grosze, żeby na starość od nikogo nie zależeć. Niczyjej łaski nie potrzebować. Także mnie nie lubią. Wiem. Cóż ja na to poradzę. Ano rzeczywiście. Gadają na was jeszcze więcej niż na mnie. Żeście lichwiarz, jakiego świat nie widział. Poczekajcie! A kto z nim każe przychodzić? Może namawiam, żeby pożyczali u mnie. Tego nie wiem. Od drzwi ich odegnać nie mogę. Skomlo jak psy. Kochani panie Rokita, poradu, a potem obgadują. Zamiast, żeby byli wdzięczni.
Na tych przysługach to zebraliście już chyba niezły kapitalik, co? A, no trochę tego jest. Ciekawe. Miarkuję, że nie mniej aniżeli u was. I co tam u mnie? Chudopacholstwo. Jakby te dwa nasze chudopacholstwa zebrać do kupy, dopieroż byłaby siła. Pewnie. Nasze dwa majątki razem. Tak. Można by młyn parowy w mieście wykupić. Tak. Wiatrak na zawodziu. Człowiek byłby jedynym młynarzem na całą okolicę. Tak. Można by wtedy ceny dyktować, jakie chcieć. To byłoby życie. Ale byłoby, byłoby. Szkoda nawet o tym myśleć. Młyn parowy w mieście wykupić, kiedy ja tej przeklętej chałupy na górce dostać nie mogę. Co to za chałupa? Stara rudera. Rozleci się, jakby ją nogą kopnąć, a widok zasłania. Wysoko stoi na górce, to młyna za niej nie widać. Kto jedzie z parafii od kościoła, to najpierw ją widzi, a dopiero wodę młyn. Gnojarz, psia krew. Na górce się pobudował. Ale co to za właściciel, że takiej budy nie chce sprzedać? Sprzedałby, owszem, ale za drogie pieniądze. A ja niezwyczajny przepłacę. Ale... Pomyślcie, daję mu dwa worki mąki żytniej, a ten dziad nie chce. Powiada. Córkę mam ślepą od urodzenia, żonę chorą i nie będę ich miał gdzie podziać. Chciałby tyle dostać, żeby na przytułek starczyło. A córkę ma ślepo, powiadacie? Mhm. A jak się nazywa? Kurek. Józef Kurek. Strasznie go nie znoszę. A ta chałupa mierzi mnie, a żem z tego chory. Ale powiedział, przytułku fundować nie będę. Obejdzie się bez fundacji, bo ja wam pomogę. Ejże, powiadajcie. Później, później. Teraz wracajmy do tego parowego młyna. Co byście rzekli, Filipie, żeby tak nasze dwa majątki do kupy złączyć? Spółka? Rokita, chytrzejszy wy ode mnie. Prędko bym przy was z torbami poszedł. Ot, nowy dowód niewdzięczności ludzkiej. Ja samego dobra dla was chcę. Jak z rodzonym bratem gadam, a wy z torbami. Bo wy byście i brata obdarli. A wy nie? Zresztą, powiadajcie lepiej, o co chodzi. Ja z tą sprawą dawno się do was wybierałem. A? Filipie, jak się wam widzę, nie starym jeszcze, co? Pewnie Abraham był starszy. Wolne żarty. Ja mam jeszcze 60. Trochę się człowiek postarza, ale przeskoczyłbym jeszcze niejednego młodego. Oho! Zwłaszcza gdyby na marach leżał. Żartujecie, Filipie, żartujecie. A ja mówię najpoważniej. Jeśli byśmy złączyli nasze majątki, trzymamy cały powiat w ręku. Rozumiecie? Cały powiat! Macie rację, że nie chcecie spółki. A, chytra z was głowa. Wiadomo, wspólnik to kłopoty, procesy. Natomiast rodzina, w rodzinie święta instytucja małżeńska, oto jedyny, legalny, naturalny, właściwy sposób łączenia majątków. Macie córkę. Hankę? A to żeście starsi ode mnie. Wielkie rzeczy. Nie bywało już takich małżeństw. Czekajcie. Muszę myśli zebrać. Na czym się tu zastanawiać? Bogu dziękować i łubić interes. Lepszego zięcia ode mnie nie znajdziecie. Bogatym? I za babami latać nie będę. W to wierzę, ale dziewucha nie zechce. Przeciw woli rodzicielskiej śmiałaby się buntować? Czwartego przykazania boskiego nie uszanować? Dałbym jej, żeby się buntowała. Ale wiecie, jak to jest. Będzie mi sklamrzeć, płakać. Nie taka ona głupia, Filipie. Nie taka głupia, żeby miała płakać. Los jej się wielki trafia. W samych jedwabiach będzie chodzić, tłusto i słodko jeść, nie poskąpie niczego.
Żona musi się prezentować. Brylanty jej kupię. Brylanty to dobra lokata. No, co powiadacie? Przyznaję, pomysł nie jest zły, ale trzeba go rozważyć. Co tu do rozważania? Sprawa prosta. A jak przystaniecie, dam wam piękny prezent. Ale... Tę chatę. Kupicie ją? Nie potrzebuję kupować. Ja tego kurka, czy jak mu tam, mogę wyrzucić zaraz. Raz, dwa, na cztery wiatry. Ejże, powiadaj się jak. Słuchajcie, ten kurek chciał kiedyś swoją ślepą wieść do znachora, o którym mówili, że ślepotę leczy. Pożyczył ode mnie 50 zł. Dawno to już było, ze 3 lata temu. Zobowiązał się oddać najpóźniej do roku. I wy czekacie 3 lata? Czekam, bo mi procent płaci. Dobry 15%. To co go będę pić? Więcej mam takich krówek w powiecie, które pomaleńku doję. Nie interes mi niszczyć kurka. Ale dla dogodzenia przyszłemu teściowi gotówem ten kwit odprzedać. A to ci była mowa o prezencie. Przecież i tak dużo tracę. Małe, ale stałe zarobki jest to najkorzystniejsze. Akurat w zeszłym tygodniu pisał do mnie ów kurek, prosząc, żeby mu sprolongować procent o tydzień. Zdaje się, że mam przy sobie jego list. No to pokażcie. Trochę już nie widzę. Ale pieniądze liczyć umicie. O! Szanowny panie Rokita, jak rodzonego ojca wielmożnego pana proszę, żeby się ulitował i tydzień na procent poczekał. Przy zwózce drzewa teraz robię i dopiero w sobotę będzie wypłata. Za tę przysługę parę świeżych jajek wielmożnemu panu przyniosę, bo nasza kurka się niesie. Może też już niedługo spłacę ze wszystkim ten dług dobrodziejowi wielmożnemu, bo się tak modlę, a pracuję, że mi Pan Jezus na pewno pomoże. Oho, pomoże, pomoże. Głupcy wierzą w takie bajki. Mądry się z tego śmieje. Więc widzicie, to poczciwota. Przyniósłby mi w sobotę swój procent, parę jajek do tego. A ja gotów jestem odstąpić ten kwit. Jak dla teścia w rodzinie. No. Za 20 zł. Cała chałupa tyle nie warta. To nie bierzcie. Wielka rzecz. Niemiła księdzu ofiara. Pójdźcie le do wola. Ależ Rokita, ustąpcie trochę. Chyba postąpię. Skoro nie umiecie się poznać na mojej wspaniałomyślności. Wzięć to powinien być jak syn, a wy mnie obdzieracie. Teściu drogi, proponowałem dobry interes. Ale skoro nie chcecie, to nie. Bodaj was. Daję 20 zł, ale potrącę z posagu Hanki. O posagu będziemy mówić osobno. Teraz rozmawiamy o chacie kurkowej, co wam widoczek zasłania. A zasłania, cholera, zasłania. Bodaj was. Daję 15. Słuch wam nie dopisuje. Mówiłem 20. Daję 15. Spytajcie, czy kto słyszał, żeby Rokita sceny, jaką postawił, odstąpił. A wy spytajcie, czy młynarz kiedy zapłacił, kiedy nikt nie udarł go warcie. Może się zdarzyć. Pierwszy raz się może zdarzyć. Dobrze. Dam 17. Koniec. Szkoda czasu. Jaka późna pora. Zagadałem się. Kiedy mogę przyjść do was ze swatem? Skończmy najpierw z kurkiem. Jestem gotów. Wyciągajcie 20. Z
Sumienia nie macie. Sumienia? Serca nie macie. Serca nie ma. Na, płacę. Tuczcie się moją krwawicą. A gdzie kwit? Bo ja uznaję wypłatę tylko z ręki do ręki. Bardzo słusznie. Ja również. Proszę. Na pewno ten sam? Przecież widzicie. Podpis, data, rewersik. Wszystko w porządeczku. Mój prezent zaręczynowy dla Hanki. Prezent, za który ja płacę. To, coście zapłacili, nie pokrywa ani połowy tego, co ja tracę. Nie licząc obiecanych jajek. Pora mi już iść. Bywajcie, teściu. Kiedy się znowu zejdziemy? Bo przecież odwlekać nie warto. A już ci, że nie. Idźcie pomału naprzód, a ja tylko do młyna zabiegnę popatrzeć i wnet was dogonię. Rozmawialiśmy tutaj spory kęs czasu. To na pewno się was tamte dranie nie spodziewają. A no nie, ale jeśli bym was w drodze nie spotkał, to zajdę do was pod wieczór. Wcześniej nie? Nie zdążę. Asekurację na młyńską zastawę chcę podnieść, bo bardzo kiepska i pierwsza wielka woda mogłaby ją znieść. Rozumiem, rozumiem. Stary kawa. Cichajcie. Już widzę, jak pomagacie wodzie, żeby to próchno zabrała. Dobrze, dobrze. Starajcie się, teściu. Będziemy kapitolikiem obracać. Rokita, cichajcie, jeszcze kto posłyszy. Bez obawy. A w domu pokłoncie się ode mnie Hance. Bywajcie. No, no. To ci dopiero historia. Z Hanką będzie przeprawa. Ale dam sobie radę. A tego dziada kurka za psi grosz dostałem. Drzewo z chałupy na rozbiórkę więcej warte. No, no. Jak budulec potanieje, piękną willę se tam pobuduje. Miejską willę. Kurek idzie. Hej, kurek! Słucham, panie młynarzu. Chodźcie tu, kiedy wołam. Strasznie się spieszę żonie trochę chrustu zanieść, bo do zwózki muszę iść. Radzę przyjść, bo tu jest ważna rzecz. Znacie to? Toć to przecie mój kwit dla pana Rokity. Był Rokity, teraz jest mój. Rokicie sprzykrzyło się czekać przeszło 3 lata i odstąpił mi wasz dług. Cierpliwy człowiek, że tyle czasu swego dochodził. Procenta płaciłem regularnie. Nie bardzo. Pokazywał mi wasz ostatni list. Ano, pierwszy raz się opóźniłem. Mniejsza o to. Nie wiem, czy pierwszy, ale to wiem, że ostatni. Teraz ja jestem właścicielem. I nie będę taki cierpliwy jak Rokita. Żądam spłaty całej sumy. Już. Zaraz. Jezusie Mario, ale z czego się zapłacę? Z czego? Nie udawajcie ofiary. Macie chałupę, macie grunt, możecie sprzedać i spłacić. A gdzie się z rodziną podzieje? A cóż mnie to obchodzi? Nie trzeba było pożyczać. Dług święta rzecz. A nie oddać długu, to znaczy zawieść zaufanie. Rozumiecie? Wy niby taki pomoc. Ulitujcie się, panie młynarzu. Żadnych skomle. Ze mną to nie chwyci. Jakby człowiek chciał się nad każdym litować, to by dawno z torbami poszedł. Ale i tak jestem dla was łaskawy, bo proponuję wam ugodę. Jaką? Jeżeli się jutro wyprowadzicie dobrowolnie, to pozwolę wam zabrać wszystkie graty. Nawet inwentarz, jaki tam macie. Jest tylko jedna kokoszka. Możecie zabrać te kurę, pierzynę, statki, ale jak się jutro nie wyprowadzicie, podaję was do sądu i zlicytuję do ostatniej nitki. Jezu, Jezu. Wołajcie wiele chcecie. Jezu, Jezu. Macie go tam. Może do was przemówi. A ja swoje powiedziałem i nie zmienię. Przychodzę do was jutro z wójtem i albo.
Jezu ukrzyżowany, Jezu sprawiedliwy. Jutro zabierać się z chaty. A gdzie? A moja chora, Zośka kaleka. Jezu miłosierny, Jezu, Jezu, Jezu. Widzisz, jak se siad? Na biedę narzeka, robić mu się nie chce. Jezu. Siedzi jak ten hrabia. Pewnie się spił. Obraza boska z samego rana. Kumie, kumie, co to wam? Nieszczęście. Młynarz mi nie wyrzuca z chałupy. Reta, reta, kiedy? Jutro. Boiście wy, kumy złociste, a ty się ulitujcie. Pomóżcie na dwie, trzy noce. Weźcie do siebie Zośkę i Małgośkę, pókim jakiegoś kąta nie znajdę. Ze wszystkim nas młynarz wyrzuca. Pomóżcie, prześpią byle gdzie, z czubem odrobią. A bieda z wami, kumie, serca bym pomogła. Ale sami widzicie, że u mnie w chałupie dla swoich ciasno. Gdzie brać cudzych? Prześpią byle gdzie, na strychu albo w stodole. Nie ma miejsca. A wy, Katarzyno, nie znajdziecie kąta choćby tyle, co dla psa. Choćbym i znalazła, to mąż nie pozwoli. Ja bez męża nic nie stanowię. Chodźmy, kumo, bo już późno. A kądziel od Zośki trzeba odebrać, bo może przepaść. Jutro. Jak ja to moim biedaczkom powiem? Jak się im pokażę? Kiepska ta chałupa i w deszcz cieknie, ale swoja, zawdy swoja. Gdzie ta swoja? Już młynarzowa, cudza młynarzowa. Toż to krzywda, krzywda, krzywda. Krzywda, straszna krzywda. Krzywda was spotkała, przyjacielu? Wielka krzywda. Młynarz mnie wyrzuca z chałupy, a mam w domu żonę chorą i córkę ślepą. Podziać się z nimi nie mam gdzie, a ratunku znikąd. Ale my wam pomożemy. Naprawdę? Naprawdę. Właśnie projektujemy zawiązanie komitetu, którego działalność będzie obejmować tego rodzaju wypadki. Świadczenia pieniężne i w naturze, opieka domowa i lekarska. Boże wielki, gdzie mam się zgłosić, panie? Sami was zawiadomimy, gdy tylko akcja pójdzie w ruch. Zbierzemy w najkrótszym czasie zebranie organizacyjne, uchwalimy statut i wysokość składek. Sądzę, że za dwa miesiące nasze biuro będzie już czynne. Ale mnie trzeba pomocy jutro. Jutro ja nic nie poradzę. Z rękawa nie wytrząsnę. Dopiero po zebraniu organizacyjnym i wyborze zarządu. A jakiegoś kąta, gdzie by moje mogły przenocować, nie można by tak od razu? Nie. Z żalem widzę, przyjacielu, że nie rozumiesz się wcale na robocie społecznej. Ano, trzeba do nich iść i powiedzieć. Witam pana, panie Kurek. Widziałam, że pan rozmawiał z tym panem z komitetu. Pewnie znowu panu zawracał głowę o składki. To ja jemu zawracałem głowę o pomoc. Jestem w wielkim nieszczęściu, pani Ambrożowo. No, co takiego? Ciekawam. Młynarz przejął jeden mój stary dług i wyrzuca mnie z chałupy. Od jutra moje kobiety nie mają już dachu nad głową. Niesłychane rzeczy. To łotr, to zbój z tego młynarza. Sumienia nie ma. O, będę się modlić, żeby go Bóg ukarał. Będę się modlić, to gałgam. Módlcie się lepiej, żeby Bóg mnie poratował. Pewnie,
Pewnie, ale sprawiedliwość pierwsza. Złego ukarać. Chodzi sobie taki łotry, Boga się nie boi, a żeby go nagła śmierć nie ominęła. Nie trzeba przeklinać. I po prawdzie, mój narz jest twardy, skąpy człowiek. Ale żebym miał prawo mówić na niego, że łotr, to nie. Bo kwit jest mój. Ja pożyczyłem te pieniądze. Tyle gadali o nim znachorze, aż uwierzyłem, że może Zośkę uleczy. No i pożyczyłem. Myślałem, Zośka przewidzi, to nam będzie lżej. I jakoś się odrobi. Ale nic z tego nie wyszło. Co ja będę wymyślał na niego, że zbój, kiedy mi sam najgorzej winien? Nie brońcie tego Hamana, bo wszyscy wiedzą, co znaczy. Dusi grosz, Judasz. No ale Bóg skaże, Bóg skaże. Muszę się śpieszyć, bo się do kościoła spóźnię. Pani Ambrożowo, nie mogłaby mi pani tu pomóc, parę złotych pożyczyć, żebym jakąś izbę najął dla swoich? Cóż też wam się, Józefie, zachciewa? Tylko co mówiliście, że nie można się zadłużać? Pożycza? Z czego oddacie? Dajcie mi choć 2 złote, tak po chrześcijańsku. Chrystus wam odda. Bóg mi świadkiem, że nie dla siebie proszę, ale dla tych biedaczek, dla kaleki. Mnie na darowizny nie stać. Idźcie do młynarza, kiedy wam się widzi taki sprawiedliwy, kiedy go bronicie. Pani Ambrożowo, ja już od zmysłów odchodzę, mnie się w głowie miesza. Ciężko wam z pieniędzmi, to pomóżcie noclegiem. Noclegiem, niby to ja miałabym przyjąć wasze kobiety do siebie? A cóż też wam się śni, Józefie? Ja tam Małgorzacia ani Zośce nie uchybiam. Ale u was bieda i nędza. A gdzie bieda, tam i o porządek trudno. A u mnie czyściutko. Jeszcze by mi bez obrazy robactwa naniosły. Boże, Boże. Boże, Boże. Wolę Bożą trzeba przyjmować z poddaniem i cierpliwie, cierpliwie, jak ślicznie mówił o tym ksiądz proboszcz ostatniej niedzieli. Dopust Boży z weselem przyjmować. Rozumiecie? Z weselem. Do zobaczenia. Hej, człowieku, co wam? A czemu, panie, pytacie? Z życzliwości. Widzę, że się nieszczęśliwy, to wystarcza. Może Bóg was zesłał? Ja w nieszczęściu jestem. Sam nie wiem, co począć. Znikąd ratunku. Inni sobie jakoś radzą, a mnie wszystko na opak. Zawsze wiatr w oczy. A nim pijak, a nim próżniak. A rodzinę na żebry muszę wyprowadzić. Czy Bóg by nie opuścił? Rozumiem wasze uczucia, krzywdę waszą. Ale już niedługo położymy temu kres. Nie bójcie się. Zaufajcie tylko nam, a wszystko będzie dobrze. Pomóżcie mi. Ależ naturalnie pomożemy, gdy tylko zwyciężymy po wyborach. Ten wasz los na pewno się odmieni. Ale zanim to nastąpi, musicie głosować. O, bo każdy głos ma ogromną wagę. A po wyborach zgłoszę się do mnie. Nie lekceważcie, człowieku, najważniejszego obowiązku obywatelskiego. Będziecie głosować na nas? Ale jakże wam ufać, kiedy od wielu lat zawodzicie, biedaków? Ach, tam. Przecież to jedyny sposób dźwignięcia was z biedy. O, pan poseł. Witam pana posła. Skąd? Pan poseł wydaje mi się coś
rozdrażniony. Trudno nie być rozdrażnionym przy osobistym zetknięciu z ciemną masą, jak ten oto. Nie rozumie, nie słucha, nie dąży bynajmniej do wyzwolenia społecznego. Ale co mu się stało? Panie! Halo! Co panu jest? Żonę mam chorą na nogi. Pracować nie może. Córka ślepa. Z chałupy wyrzucają. Pomału, pomału. To może być bardzo ciekawe. Mówicie, córka ślepa. Z wypadku? A może jakaś tragedia miłosna? Od urodzenia. Szkoda. To mniej zajmujące, ale powiedzcie, kto was wyrzuca z chałupy i za co? Młynarz Filip, bo winien pieniądze. Myślałem, że jakaś sensacja, a to całkiem powszednia historia. Chodźmy, panie pośle. Głosujcie na naszą listę. Wprawdzie nie bardzoście pojętni, ale mimo to zajmę się wami po wyborach. Puśćcie, tato! Nie puszczę cię na tato! Miałem nocę, że wróciły. Ładne rzeczy dostałem, które szedły na przykład romansu. Ja ci pokażę, bo na przykład. Lecz ojciec świta do romansów, wybiję z tego hurtaja pasem z głowy. A tu ludzie słyszą, co powiedzą? Nie dbam o ludzi, niech wiedzą coś za jedna. No przecież mama była z nami. Moja mama jest taka sama jak ty. Porachuję się z nią wieczorem, a ciebie przy wszystkich wyćwiczę. Tatu, my się z Jaśkiem tak bardzo kochamy, nie brońcie mi za niego iść. Jeszcze czego? Toć wymyśliła. Tu mi włosy wyrosną, nim za niego pójdziesz. Pójdziesz za tego, kogo ja przeznaczę. Ja wiem, kogo ci potrzeba. Już nawet domyśliłem. No, a teraz maszeruj do domu. A pamiętaj, że mogę się jeszcze raz z drogi wrócić. A cóż to? Nie ciekawaś, za kogo cię wydam? Ale ja wyjdę tylko za Jaśka. Nie wyjdziesz za żadnego Jaśka. Wyjdziesz za mojego przyjaciela. Za poważnego człowieka. Za Rokitę. Nie żartujcie. Tatu! Wcale nie żartuję. Rokita! Czego? Panie młynarzu, pozwólcie nam zostać w chacie jeszcze tydzień. Aby tydzień. Ja w sobotę pieniądze odbiorę. Nie będę się naprzykrzał. W jakąś izbę najmę dla swoich. Tylko tych parę dni. Zlitujcie się. Odczep się, gnojarzu. Powiedziałem, jutro. Tylko tych parę dni. Toć nie o siebie, proszę. Ale o te biedaczki, o te kaleki. Leta, leta. Co one poczną? Chyba mi się przyjdzie obwiesić z tej desperacji. Powiedziałem już, że nie. Raczej się obwieszę, niż im powiem pójście w świat. Wolna wola. Gałęzi tu nie brak. Nie brak. To prawda, że nie brak. To prawda, że nie brak. Ej, drzewino, drzewino! Jak się na tobie obwieszę, utrzymasz? Nie utrzymasz. Ja sam nie taki ciężki. Ale ta zgryzota ciężka, grubej szagałęzi, mocnej. Obwieź się, powiada mój nas. A już ci coś obwieszę. Będę moim kobietom, kto pomoże, jak same ostaną. Póki chodzę, ludzie powiadają, mają męża, ojca, niech na nie zarobi. A ja nic nie poradzę.
aby tylko dobrą gałąź upatrzył. Aby tylko dobrą gałąź upatrzył. Ejka! Nie wolno łamać gałęzi. Chrust macie prawo zbierać tylko z ziemi. Ja nie chciałem łamać, panie Gajowy. Tylko co? Obwiesić się? Aż żebyś wiedział. Aż żebyś wiedział. Jezu! Jezu miłosierny Jezu! A gdy ty widzisz? A gdy ty słyszysz? Poratuj się! Porad mi! Ulituj się! Od maleńkiego mnie znasz. Wiedziałeś o mnie, nimem się narodził. Nie opuszczaj mnie! Ja wiem, że bez lichy człowiek, ani śmiem do ciebie wołać. Upiłem się zeszłego roku i Małgoszce pieniędzy nie przyniosłem. A powiedziałem, że mi je Gajowy strącił. Takem zrobił. To i słuszna, że mnie karzesz. Ale one nic nie winny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, jak ojca proszę, toć to kalepi do pracy niezdatne. A ja choć ręce urobię, nie poradzę. Panie Jezu, sameś rzekł, proście Adam, kołaczcie, a otworzę. Więc ja proszę, kołaczę, woła, Jezu! Usłysz mnie! One nigdy nie narzekają. I chociaż pod kościół przyjdą, także narzekać na ciebie nie będą. Ale poratuj! Żebyś przyszedł, a zobaczył, jaka u nas bieda, to byś się sam ulitował. Przyjdę do ciebie, Józefie. Kto to gada? Kto tu jest? Ja do ciebie mówię. Jezus, którego wzywasz. Z tej zgryzoty w głowie mi się mąci. Tak mi się zda. Jakby tu ktoś mówił. To ja mówię do ciebie, człowiecze. Ty, panie, do mnie lichego, grzesznego człowieka nie może być. Ja już chyba zwariowałem. Ty do mnie gadasz? Ty do mnie chcesz przyjść? Przyjdę do ciebie dzisiaj przed wieczorem. Przyjdziesz do nas? Przyjdziesz do nas, Panie Jezu Zbawicielu! Ty do nas! A czymże ci się za taki honor, za takie szczęście odwdzięczy? Do nas przyjdzie! Dziękuję ci, panie, dziękuję. Ja dumny, obwiesić się chciałem, a ty chcesz do nas przyjść. Już też większego szczęścia być nie może. Lecę kobietom o tym powiedzieć. Dopieroż to będzie radość. Już lecę, panie, dziękuję. Już lecę, panie. Skończyłam. Dajcież nową kondzie. Wszystko wyprzedłaś, trudno. Już nie ma. Szkoda.
No, ale wtorek dzisiaj, prawda? No, wtorek, to Marcinowa powinna przynieść kądziel, bo powiadała, że wnet po niedzieli zajdzie. Pewnikiem przyniesie. Czy to jej druga uprzędzie tak prędko? Masz ty palce, dziewucho, oj masz. Nitka widzi się jedwabna. Marcinowa powinna dać dobry kęsperki. Przydałby się. Ktoś do nas idzie? Jak raz Marcinowa. Niech będzie pochwalony. Na bieg biegu. Witajcie, kumo, witajcie. Siednijcie se. A Zośka wszystko sprzedła. O, dobrze sprzędzione i prędko. Co prawda, to prawda. Przydałby wam się kawałek słoniny. My się nie dopominamy, ale skoro powiadacie, u nas już dawno nie było okrasy. Mało kto ma dziś okrasy. Przyniosę uczciwie, ale nie tu, na nowe mieszkanie. Kaj się przenosicie. Ja, uchowaj Boże, ja się nie ruszę nigdzie. No boście coś mówili o nowym mieszkaniu. Macie może nową kądziel dla Zosi? Dziewczynie, cni się bez roboty. To także przyniosę. I jak się przeprowadzicie? My się nie przeprowadzamy. Gdzieżby? Że zacieka. Ale mój to będzie naprawie, no będzie miał dzień bez roboty w lesie. Widziałam waszego co ino. Przy zwózce czy przy trata? A bogać tam. Na kłodzie siedział. Cóż takiego? Gadaliście z nim? Stało mu się co? Jak już tak chcecie wszystko wiedzieć, to wam powiem. Ojej, ja się boję. Idziemy z Walentową do miasta. Patrzy, a tu wasz siedzi jak ten sęp. Nikogo nie widzi. Myślałam, Boże, odpuść, że się spił. Trącam go w ramię, pytam. Gęba u niego jak u nieboszczyka. Młynarz nas chałupy foruje, powiada. Młynarz? Cóż młynarz mu do naszej chałupy? My mu nic nie winni. Nie zaburgował nigdy nawet pół grosza. A widno ma, kiedy wasz tak desperuje. Pytam, a kiedy wasz młynarz z chałupy wyrzuca, powiada, że jutro. O Boże! O Boże! Boże, jutro! Ach, pewnie, że to ciężko, ale wola boska, ostańcie z Bogiem. Kumo, nie odchodźcie, gdyć poradźcie co, powiedzcie, jakże ostaniem sieroty. Wasz przyjdzie, to się naradzicie. Już wiedzą? Ano, powiedziałam nieboraczką, też dola, a teraz idę ludziom opowiedzieć. Ja też. Matulu, co z nami będzie? Nie wiem. Córeczko, nie wiem. Chyba nas Bóg nie opuści. Chyba. Małgosia, Zośka! Nowinę mam! Znamy już tą nowinę, znamy. Skąd? Kto wam powiedział? Marcinowa, jeno co tu była. Wszystko powiedział. Ale o czym? No, że młynarz nas z chałupy wygania. Ha, 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 takie głupstwo. Więc nieprawda, zaraz myślałam. Prawda, nieprawda. Boże, wielkie szczęście nas dzisiaj spotyka. Goździć do nas przyjdzie wielki gość. Spiłeś się, chłopie, znowu? Jak Boga pragnę oglądać wszystko na nią, nie piłem, nie zwariowałem. Wiecie, kto dziś do nas przyjdzie? Jezus. Wiesz co, połóż się, prześpij i potem nam opowiesz. Usiądź chwilę, wszystko ci opowiem. Zośka, słuchaj też. W czas rano wyszedłem,
Fulmanek jeszcze nie było, więc szedłem... Do karczmy. Ale gdzieżby znowu? Zaszedłem do lasu po chluz, żebyś miała co pod piec włożyć. Widzę z daleka, że młynarz z Rokitą gadają. Z tym Rokitą z miasta? Tak. Kiedy Rokita poszedł, młynarz mnie zawołał i pokazał kwit. Mój kwit na pieniądze, wiesz? No, no. Powiedział, że go od Rokity wykupił i że całej sumy zaraz chce, że nas zlicytuje, że jak się jutro wyniesiem, to statki pozwoli zabrać, a jak nie, to i koszuli nie ustawi. Więc to prawda, prawda. Małgośka, Gośka, słuchajcie, co dalej. Martwiłem się strasznie, a nim śmiał wam o tym mówić. Siedziałem, a co kto szedł drogą, to prosiłem o pomoc. Ludzie, no jak to ludzie, każdy ma swoje kłopoty, Bóg z nimi. Potem się młynarz wrócił. Ja jego znów łap za nogi i proszę, żeby choć tydzień w chacie pozwolił zostać. Ale on mnie kopnął jak psa i powiada, obwieź się. Tom się chciał powiesić. Boże. Gałęzi upatrywałem, ale gajowy mnie spłoszył. Wtedy odszedłem innego drzewa szukać. I nagle na kapliczkę spojrzałem. Jak nie zacząłem płakać, Pana Jezusa o miłosierdzie prosić, jak ten robak leży w pyle, aż tu nagle on do mnie zagadał. Cicho, stary, nie łży! No nie łży, nie łży! Jakżeby przemówił, kiedy z drewna? No wielkie rzeczy, człowiek jest z gliny, a chodzi i gada. Nie sztuka dla Boga cud zrobić. Dla mnie go znowu, biednego człowieka, dla mnie! To nie może być! Do proboszcza nigdy nie zagada, a tobie się cudu zachciewa. Tak zrazu nie chciałem wierzyć. Myślałem, że się kto za drzewo schował. Dopiero spojrzał w górę, patrzę, a tu święte usta drżą jak żywe. I jeszcze raz powiada, przyjdę do ciebie, Józefie, dzisiaj przed wieczorem. Dzisiaj? Dzisiaj! No dzisiaj, to jasno mówię, Jezus do nas przyjdzie. Przyjdzie tutaj. A co z młynarzem? Niech robi co chce, będę się martwił młynarzem, kiedy na dzisiaj takie szczęście spotyka. No trzeba by izby ustroić. Spodziewam się, sprzątać wam pomogę, Maju przyniosę. Poczęstunek by trzeba zrobić, a może powieczerzać zechce. Jakby to z nami myślicie? Powiedział, że przyjdzie, to znaczy nie gardzi. Ale czym ja go nie Boga przyjmę? Mąki mam ze dwie garści, chowam na zaklepanie polewki. Placyk można bez niej upiec. Upieczemy, posny będzie płony, ale zawdy ciasto. No to ja zagniotę. Ej, słuchaj, a może by kurę zarżnąć i upiec, co? Niesie się. Chociaż dla Jezusa niczego nie szkoda. Rosół z niej ugotujemy. Ale pieczona byłaby lepsza. Co ty, chłopie, rozumiesz? Stare, nośne kurzysko? Twardzizną częstować? Rozmiecaj ogień aż żywo. Zuśka, czego buczysz? Kogo nie zobaczę. Nie zobaczysz go, córeczko. Ale poproszę, żeby bliziutko do ciebie podszedł i ty go dotkniesz. Matulu, dajcie mąkę, zagniotę placek. Zaraz, zaraz, jeno kurkę naszą nastawię. Martwi się, że Jezusa nie zobaczy. Słuchaj, stary, jakbyśmy Jezusa poprosili, może by nam Zośkę uleczył, co? Nie, nie. A czemu, dziecko? Przecież jemu to nie trudno. Wiem, że nie trudno,
ale myślałby, że my mu radzi, bo się czegoś spodziewamy. Przecież dosyć radości z tego, że tu raczy przyjść. Ja i tak będę szczęśliwa, jeśli się dotknąć pozwoli. No, ale o młynarzu powiemy mu, co? A chyba także nie. Zresztą już mu powiedziałem, on dobrze wie. Zechce, to pomoże, a nie święta jego wola. Może on sam się zapyta. Zuśka, no czegoż ty ciągle płaczesz? Ja już nie z żalu płaczę, a z radości. Mamo, jak to będzie, kiedy on przyjdzie? Może anioł go zapowie. Albo gwiazda się pojawi. Ciasto już gotowe, a pulchne, jakby na drożdżach. Daj, córuś, włożę blachę do pieca. Uczęszcie mnie potem, matulu. Zaraz cię przeczeszę i siebie. Och, zdałoby się też inne obleczenie włożyć. Ale cóż, skoro nie mamy innego. Jezus wie, że nie mamy. Powiedział, że przed wieczorem, to ino go patrzeć. Jak to będzie? Boże, Boże! Strasznie mnie dziwnie. Odważymy to się na niego patrzeć. To płaczesz, to śmiejesz się, nie wiadomo czego. Ja sobie pomyślałam, że gdyby młynarz nas chałupy nie wyganiał, to by Jezus do Ojca nie zagadał i do nas nie przyszedł. Więc cóż z tego? No, że takie miało być nieszczęście, a na radość się obróciło. Słuchajcie, idzie ktoś. Jej, jak mi serce bije. A słowo stało się ciałem. To wy, dziadku. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Nie w porę chyba zaszedłem. Jakoś mnie nijako witacie. Powiedzcie szczerze, od razu. Nic przeciw wam, dziadku, nie mamy. Nie, jeno myśleliśmy, że to stuka kto inny. Czekacie na kogo, czy co? Na wielkiego gościa czekamy. Ciekawość mnie zbiera. Na kogo czekacie? Na Jezusa. Jezusa? Choruje kto u was w chacie, że ksiądz z Panem Bogiem przyjdzie? Nie. Sam Pan Jezus znajdzie do nas dzisiaj w odwiedziny. Czekamy, bo wnet nadejdzie. To ja może lepiej pójdę. Nie będę tu przy majestacie gałganami cząc. Schodziłem się po prawdzie setnie, aż mi kulasy popukły, ale nie chciałbym zabawić. Zostańcie, dziadku. Odpocznijcie. Słońce nisko. Nieporęcznie wam teraz będzie innego nocnego szukać. Ale gałgany Jezus się nie pogniewa. Toć my nie strojni. Józefowa kapota cała włada. Bądźcie. Bóg zapłać. Z radością zostanę. Powinien lada chwila nadejść. Do was mówił? Do mnie. Lichego, biednego człowieka. Do mnie. Pewnie się wam zwidziało. Ludziom zwiduje się nieraz różne rzeczy. Dziadku, a nie zwiduje się wam teraz, że siedzicie u nas w izbie na ławie? Kiedyście tacy pewni, to dobrze. Tatulu, kto jest w izbie? Nie słyszałaś? Dziadek Walenty. Jezusa nie ma? Jeszcze nie, ale wnet nadejdzie. Skąd Bóg prowadzi, dziadku? Z daleka. W samej Częstochowie byłem. A głodny jestem. 2 dni nic nie jadłem. Na nieżyczliwych ludzi trafiałem. Pięknie pachnie ta wieczerza. Mięso gotujecie? Dla Jezusa. I mnie ślinka idzie do ust.
Dostaniecie ziemko i wy. Jeno Jezusa ugościmy. Nie, nie wiem, czy wytrzymam, bo z głodu całkiem osłabłem. Aż mi w oczach pociemniało i na wnętrzu skręca. Niedługo waszego postu, bo on pewnikiem wnet nadejdzie. Dla mnie za długo. Głód, sroga rzecz. Głód, straszna rzecz. Małgoś, słuchaj, możemy mu dać kurzynę, co? Jakże dam Jezusowi napoczętą kurę? Niech czeka. Powiada, że głodny. Lepiej dać od razu. Starczy dla Jezusa i dla Niego. My pojedliśmy rano ziemniaków, a on dwa dni niejedzący. To już dam. Tam Jezus w niebie ma zadość wszystkiego. Nie przyjdzie głodny. Matulu, kto jest w izbie? Już raz pytałaś. My dwoje i dziadek Walenty. Bo ja myślałam... Moi ściewy! Kura całkiem miękka, choć stara. Patrz, i wcale taka chuda nie była. No, jedzcie, dziadku, jedzcie. Niech wam na Bóg nagrodzi, moi kochani. Proszę. Parę lat takiego dobrego rosołu nie jadłem. A kura, kura jak tuczona. I placek widzę doskonały. Prawda, że się udał, choć tylko na samej wodzie. Nawet soli w nim nie ma. No, tyle co z Zosinych łez. A czegoż nad nim płakała? Luto jej było, że takiego gościa nie obaczy. Nie narodził się jeszcze taki człowiek, co by Jezusa nie zobaczył. No, chyba że sam nie chce. Naprawdę? Nawet ślepy? Taki najprędzej zobaczy. Ale dobre było to jedzenie. Posiliłem się. Och, żeby Jezusowi smakowało jak wam. Będzie mu smakowało. Będzie mu smakowało na pewno. No ale... chyba nie przyjdzie już wasz gość. Rozum się wam pomieszał. Jakże by nie przyszedł, kiedy obiecał? No. No bo już wieczór, a jego nie ma. Wielkie rzeczy. Może tam w niebie słonko kiedy indziej zachodzi, a może godziny odmiennie się liczą. Nie on będzie się stosował do naszej pory, ale my do niego. Tak. A może on sobie z was zażartował albo zapomniał? Dziadku. Nakarmiliśmy was, ale zdaje mi się, że będzie kwita z naszej przyjaźni. Głupstwa gadacie aż wstyd. Jezus by zapomniał? Jezus by dla śmiechu mówił? Jak powiedział, że przyjdzie, to przyjdzie. I czekać będziemy choćby do samego rana. Dobrze prawicie, Józefie. Jezus nie zapomina. Opowiedzcie nam co, dziadku. Prędzej to czekanie zejdzie. A o czym chcielibyście słuchać? Bo ja wiem. O świecie, o ludziach. Cięgiem chodzicie, nowe okolice oglądacie. A my tu jak kołki siedzimy.
czasem przyjdzie kto obcy do wsi, co gazety czyta, albo radio słucha i straszne rzeczy prawi, że ludzie takie złe się stały, że krzywda wszystkim i wszędzie, że tylko bogatym i chciwym dobrze się powodzi, że oni sobie królują i królować będą. Niesłusznie mówią, gdyż do ubogich duchem należy królestwo niebieskie. Bogać tam zbóje i krzykacze rządzą wszędzie, wszystko posiadają. Tak się tylko zdaje. Powiadam wam, błogosławieni ciś, albowiem oni posiądą ziemię. Niewiele posiądą, biedaki. Cichemu płakać teraz tylko wolno. A nie słyszeliście to, że błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Matulu, nie przeszkadzaj. Niech dziadek powiada. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Matulu, co tu tak świeci? Nic nie świeci, nocka zaszła. Co ci się śni? Bo mi jest, jakbym na słońce patrzała. Bo mi aż pod powiekami czerwono i tak mi się zdało, że jakbym je odparła, to bym widziała. Otwórz je. Pokój temu domowi. Widzę! Widzę! Matulu! Tatulu! To nie był dziad! To był Jezus! Ja widzę! Matulu, ja widzę! Zośka! Ja widzę! Zośka, ty widzisz! To był Jezus! Ja widziałam od razu! Ty widzisz naprawdę! Matulu! Zośka! Zośka, kochana! Matulu! Wybiłem od zakrętu! Nie ma nigdzie ani śladu! Zośka! Zośka, ty widzisz! O Jezu Boże, takiś cud uczynił! Choćby cię nie poznali, ani nie uczcili! Uczcijmy go teraz! Uczcijmy go teraz! Taki cud, Boże, Boże Jezu! Świeci! Niech będzie Bóg uwielbiony! Niech będzie Bóg uwielbiony! Niech będzie uwielbione święte imię Jego! Niech będzie uwielbione święte imię Jego! Śniło mi się, że Zośka widzi cię, nie? Oj, nie śniło się, tatulu. Sprawiedliwie widzę. Słoneczko widzę. No i was. Niech się wam przypatrzę. Nigdy was przecie nie widziałam. Jakiś siwy, przygarbiony. Myślałam, żeś wyższy, roślejszy. A wy, matulu, jakie zmarszczki macie po całej twarzy. Ale teraz sobie odpoczniecie, bo to ja będę pracować za wszystkich troje. Za wszystkie te lata, coście mnie usługiwali, niby jakiemu próżniakowi. Odrobię to teraz, odrobię. Ani chwili nie usiedzę. I ja nie usiedzę, gołąbko, bo powiem wam, że nogi od wczoraj w
Wcale mnie już nie bolą. To i ciebie, stara, uleczył. No. O Boże, o Jezu. Izba też wydawała mi się większa po ćmaku. Zdawało mi się, że daleko od stołu do kominka. A to tylko ręką sięgnąć. Teraz muszę się uczyć, gdzie co stoi, jak wygląda. Nie zdążysz, córeczko, nauczyć się, gdzie co stoi i jak wygląda, bo ino co patrzeć młynarza. Prawda, prawda. Trzeba będzie się zabierać. A, to i cóż, zabierzemy się. Nie z kalekami pójdę w świat, ale ze zdrowymi babami. Damy sobie radę, damy. Pewnie, niewdzięcznie byłoby narzekać. Zośka widzi i ja ci chodzę jak młoda. Mnie się wciąż w głowie nie może pomieścić, za co nas takie błogosławieństwo spotkało. Matulu, tatulu, co to takiego? Gdzie? Ty, krągłe, dzwoniące. Tam nic tam dzwoniącego nie ma. Chyba sprzączka u ojcowego kożucha. Nieprawda, jest tego tu bardzo dużo. Nigdyście mi tego nie pokazywali. Co ci się tam widzi, dziewczyno? Nic nie dzwoni. Nie pieniądze, bo grosz nigdy tak nie brzęczy, ani taki gładki. Rady boskie! Zośka, skąd to wzięłaś? Ty ci powiadam, że jego z pół skrzyni. Nie widzieliście? No nie. Jeszcze i to nam dał. Jeszcze i to nam dał. Tatulu, jeszcze i ale to. Ale co to jest? Dziewczyno, to jest złoto. Wielki majątek, złoto. O Boże, o Jezu, tyleś dał. Co mamy robić, żeby się odwdzięczyć? Aż się boję. To za wiele. Widzisz, Bóg kiedy daje, to nie jest skąpy. Daje jak król. A starczy, żeby zapłacić młynarza? Córeczko kochane, 5 takich pieniążków starczy dla młynarza. A tego tam jest chyba z 1000. Słuchajcie, za te pieniądze możemy ołtarz kościołowi sprawić. I ornaty nowe, i krowę sobie kupić, i wszystkich biedaków we wsi poratować, i ubrania sobie nowe poszyć, i każdej sierocie pomóc. Jakaż to będzie radość w niebie, skoro tu na ziemi Bóg jej może tyle dać. My chyba z tej chałupy nigdzie nie pójdziemy. I będziemy tu żyć do śmierci. I tu nas w parafii pochowają. Myślę, że nie będziemy już głodować. I że w komodzie zawsze będzie trochę mąki, okrasy. Nawet na przednówku. I że se krowę postawimy w chlewie. I od tej radości aż chciałoby się umrzeć. Bo jej pomieścić nie mogę. O, młynarz idzie. O, kupę gości nam Bóg zesłał. My tu nie w gości, kurę, lecz z interesem. Pan Filip młynarz na świadku wezwał tu panów majstrów. A mnie i pana postrękowego prosił jako przedstawicieli władzy. Cieszę się, że panowie przyszli ze świadkami. Bez próżnego gadania, do rzeczy. Jej, jaki on brzydki. Głupia, nie widzi, a gada. Widzę. Właśnie dlatego się cieszę, że panowie tak gromadnie przyszli i mogą naocznie cud stwierdzić. Moje dziecko, co od urodzenia było ciemne, widzi. Rzeczywiście, przejrzała na ślepia. Cóż jej tak pomogło? Czyżby znachor? Nie żaden znachor. Jezus cud uczynił. Cud? Idźcie, zaraportujcie księdzu, będzie rad. Pewnie, że powiem, ale wpierw proszę, aby panowie sami stwierdzili. To do nas nie należy. Ale dosyć odwracania uwagi o cudach, które chce się wykręcić opowiadaniem.
Niech je prawi dzieciom albo starym babom, nie nam. Właśnie. My przyszliśmy urzędowo. Uznajecie, że kwit jest wasz i podpis? Uznaję, to mój kwit. Jako posiadacz praw wierzyciela wypowiadam wam kredyt. Żądam spłaty całej sumy natychmiast. W przeciwnym razie majstrowie... Ja chętnie zapłacę, panie młynarzu, i to zaraz. Pożyczył mu kto? Ja nie. Pożyczył mu ktoś? Nie. Już się dowiem tylko. Odliczcie wartość 50 zł, panie wójcie. Skąd to macie? Kto wam dał? Ten sam, co z ojcem wzrok przywrócił, Jezus. Dobre to aby? Obejrzyjcie. Wyglądają, jakby co z mennicy wyszły. Pewnie fałszywe. Dźwięczą jak dobre. Macie. O wiele jest na tobie moich łez i potu, kwiteczku. Ano koniec z tobą. Te resztę przeliczcie, panie wójcie, i zabierzcie na gminny przytułek dla sierot. Wiem, że tam nieraz głodno. Niechże będzie na chleb dla nich. Bóg zapłać! Bóg zapłać! Ani się nie spodziewał. Oj, będzie nas przytułek lepszy od powiatowego. Bóg zapłać! Macie więcej tych dukatów, kiedy tak rozdajecie? Mam. Gdzie? W komorze. Pofatygujcie się, panowie, obaczyć. W imieniu władzy żądam od was zeznania protokolarnego. Co to za pieniądze? Skąd są? Za co? Już powiedziałem. Jezus nam je dał. Nie wierzcie mnie za dziecko. To protokół, nie szpasy. Mówcie prawdę. Panie posterunkowy, panie wójcie, to, że dziewczyna, co od urodzenia była jak kret ciemna, przejrzała. Tegoście wcale nie zauważyli. Jak? A nad pieniędzmi tyle cudujecie. No przecie tam to większy dziw. Wcale nie. Czy kto widzi na oczy, czy ślepy, to jego prywatna sprawa. Właśnie. Która nikogo nie obchodzi, a już policję najmniej. Za to pieniądze to rzecz ogólna. Społeczna. Bajki opowiadać, kiedy chodzi o pieniądze, to kpiny z władzy. A to... Nie wierzycie w Boga, panie posterunkowi? Wierzę w Boga. Chrzczony, dobry chrześcijanin jestem. Ale w to, żeby Bóg chodził po świecie, pieniądze rozdawał, nie uwierzę. Kto je przyniósł? Kiedy? No, nikt nie przynosił. Same się wzięły w skrzyni tej nocy. Kurek, ja jestem cierpliwy, ale ostrzegam, że się doigracie. Nic się nie bierze z niczego. Świat stał się z niczego. To jest stara historia, nikt z nas przy tym nie był. Tej bajki o Jezusie nie chcę słyszeć. Szanuję Boga, ale zrozumcie, Jezus to nie jest osoba prawna. To nie jest nikt w ogóle. No. Jakbym zapisał wasze zeznanie w protokole, ze służby by mnie wypędzono. No. Mówcie prawdę, takie pieniądze nie mogą być zatajone. Niedługo wszyscy będą wiedzieli, kto jest kradł, gdzie. Pomału, pomału, panie posterunkowy. Najlepiej niech sami powiedzą, po kolei i od początku, jak to wszystko o, było. Słusznie. O, ano, opowiem. Wczoraj pan młynarz powiedział, że nas dzisiaj z chałupy wyrzuci, jeżeli mu długu nie oddam. A ja nie miałem ani grosza. Żartowałem sobie. No tak myślę. No, nie poznałem się na tym żarcie i prosiłem ludzi o pomoc. W
końcu prosiłem Jezusa. Gdzieście spotkali człowieka, co się za Jezusa podał? To nie był człowiek. To był Jezus z kapliczki pod lasem. Ta drewniana figura! Gdzie dalej? Powiedział, że przyjdzie przed wieczorem. Moja nagotowała wieczerze. Czekali im, długo czekali im. Nadszedł dziad. Ale to nie był dziad. To był właśnie Jezus. Stać, chwileczkę. Mamy coś pewnego. Jest dziad. Tak. A zeznania Kurka i Kurkowej są sprzeczne. No, wołają go Walenty. Znam go. Chodzi po prośbie. Tutejszy? W gminie nie meldowany. Ot, po świecie chodzi. I cóż ten dziad powiedział, że jest Jezusem? O nie, nie mówił. Zjadł wieczerze i wyszedł. Ale my wiemy, że to był naprawdę Jezus. A po czym poznaliście? Po cudach. Ja wiedziałam ich bez cudu. Tak, ona od razu wiedziała. To mnie nie obchodzi. Sprawa jest jasna. Dziad przyniósł złoto i zostawił na przechowanie. Tak. Wymyślono ładną bajeczkę. Nie tacyście kurek głupi, jakiego udajecie. Powinienem was z miejsca aresztować. Nie robię tego, ale uprzedzam. Każdy wasz krok będę miał na oku. Nie aresztuję, żeby nie spłoszyć dziada. Wróci po to złoto, wtedy go przyłapiemy. Oj tak. To będzie najlepsze. Józefie, skoro się wam tak poszczęściło, może byście tę chałupę przebudowali? Przydałaby się nam robota. Nie weźmiemy drogo. Jeszcze. Pan młynarz nas prowadził tu do rozbiórki, ale wolimy, że inaczej to wyszło. Wcale o rozbiórce z wami nie gadałem, tylko o naprawie dachu, żeby im na łeb nie ciekło. Widzisz, jak się odmienił. To dlatego, że Jezus u nas był? Nie, dziecko, nie, że złoto widział. Ano, dobrze, sąsiedzi. Krok fienowy trzeba dać, węgły naprostować, komin wylepić, dach poszyć. Po mojemu to najlepiej rozwalić i nowy dom pobudować. Tak myślicie? Ale progu nie właśnie mi się ruszać. Jezusowe święte nogi przez niego stąpamy. O futrynę ręką się wzbar. Na ławie siedział. Dobrze mówią. Ostawimy wszystko tak jak jest. Tylko poprawimy. Ano, przyjdźcie, sąsiedzi, jutro z rana do roboty. A tu macie na zadatek. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Na dobrego człowieka pazło. Odstańcie z Bogiem. Z Bogiem. Kurek, byłem wam z dawna życzliwy. Ależ tak, teraz, kiedy jesteście bogaczem, musimy się trzymać razem. Gdzie mnie tam do was, panie młynarzy? Ale tak jest już prawo na świecie, czy chcecie, czy nie. Biedacy to jedno, bogaci to drugie. Czy nic nie mają do tamtych. Biedacy będą wam to złoto wydzierać. My, bogaci, będziemy waszego majątku bronić. Nie trzeba wydzierać ani bronić, bo sam rozdam. Rozdacie? No pewnie. Ludzie się już wiedzieli i to będę dawał. Zostawimy tylko tyle, ile nam będzie potrzeba. Plecie się głupstwa, bo nie poznaliście jeszcze smaku bogactwa. Ale to prędko przyjdzie. Tymczasem wierzcie mi, nie macie teraz lepszego wspólnika jak ja. Jesteśmy, jak się to mówi, z jednej parafii. Rozumiecie? Nie. No, śladłowo. Pojmiecie niebawem, pojmiecie. A teraz powiedzcie mi jak przyjacielowi. Skąd to zło? No tyle razy mówiłem. Ale ja chcę wiedzieć naprawdę. Od początku mówię prawdę. Kurde, drewniana figura do was zagadała. Tak, ona. I jeszcze powiedziała, że przyjdzie. Tak. Mówiliście coś o dobrej wieczerzy. Ano, moja zarżnęła kurę i z reszty mąki upiekła placek. Ten dziad to jadł? Pan Jezus przyszedł do nas w postaci dziada. Jadł i powiadał, że dobre. A dobre było rzeczywiście? No, jak to postne bez krzty omasty.
policjant nie ma racji, bo ten jest za głupi. Ale może rzeczywiście tak było, jak prawi. Tyle złota za chudą kurę i kiepski podpłomek. To ile dostałbym ja, gdybym przyjął tego Jezusa czy dziada takim obiadem, jak się u mnie jada. Suty, tusty. Ba, kurek, niedługo zaproszę was na ślub mojej Hanki. Mnie? Was, was. A na prezent to nie musicie się wcale wysilać. Parę takich krążków wystarczy. Bywajcie. Postańcie z Bogiem, panie Mynarze. Postańcie z Bogiem. Jesteś. Bałam się, że nie wrócisz i że się już nigdy nie zobaczymy. Haluś, ja wrócić po ciebie bym nie miał. Po moją ukochaną. Oknem wyskoczyłam. Ojciec mnie strasznie pilnuje i Rokitą wciąż straszy. Rokitą? Prędzej go zabiję, niż za niego wyjdziesz. Nie płacz. Odejdziesz, a ja co pocznę? Aby pracę znajdę i po ciebie wrócę. Byle mnie ci tymczasem za mąż nie wydali. Nie dam się. A przecież mama jest po naszej stronie. Matka boi się ojca jeszcze gorzej niż my. Niewiele nam ona pomoże. Jezus nas nie opuści. Nie opuści. Dla Boga. Ktoś idzie. To ojciec śledzi mnie. Nie ma żywego ducha. Więc podejść czy nie? Że ten kurek, czy nie? Filipie, czyś ty rozum stracił? Wystarczy spojrzeć na to próchno. Wcale nic nie powiedziałem. Drzewo, owszem, faktycznie trochę stare, ale to nie przeszkadza. Piękne, szanowne drzewo. Więc podejść, czy nie? Ale skąd to złoto? Policja dała znać na wszystkie strony. Nikt nie zgłasza, żeby zginęło. Więc warto się zbłaźnić, byleby je dostać. Ryzyko żadne. Nie ma żywego ducha. Przecież nikt nie widzi. No, dalej, Filipku. Prędzej. Odwagi, no. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje. Panie Jezu miłosierny, to ja, mój nasz Filip. Znasz mnie pewnie, bo w całej okolicy mnie znają. Przychodzę do Ciebie prosić, żebyś przyszedł do mnie, jak przyszedłeś podobno do tego Józefa Kurka i tak mnie obdarzył jak jego. Święci imię Twoje, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Tego złota na chleb powszedni daj mi, Panie, z łaski swojej. Mówiłem tu kiedyś z Rokitą, że w Ciebie nie wierzę. Może to posłyszałeś i gniewasz się. Nie ze złej intencji wcale rzekłem, nie. Człowiek nieraz gada byle co. Ale odkąd zobaczyłem to złoto u Kurka, coś mu je dał, wierzę w Ciebie bardzo mocno. I miłuję Cię bardzo gorąco. Tę Twoją kapliczkę odnowię. Bądź miłości w mnie grzesznemu. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. Przyjdę do Ciebie, Filipie. Reta, gada. Gadasz jak człowiek, a przychodzisz do każdego, kto Cię zawezwie? Do każdego przychodzę, ale mało gdzie dłużej zostaję. Mnie tam nie trzeba, Panie Jezu, żebyś u mnie wiekował. Dom po prawdzie mamy wielki, ale my wszyscy przyzwyczajeni do wygody. To i tak nie miałbyś się gdzie pomieścić. Bylebyś przyszedł i tak obdarzył, jak obdarzyłeś tego głupiego Józefa. Każdego obdarzam jego własną miarą. Bardzo słusznie. Moja miara jest nie byle jaka. Ty wiesz. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Przyjdę do Ciebie dzisiaj przed burzą. Przed burzą? Niebo bez chmurki? Rosa na pogodę? No ale ty, Bóg wie, może się trafić burza.
gada. Sprawiedliwie gada. Kurek nie łgał. Filipie, nie śpisz? Gadałeś z Jezusem? Przyjdzie i obdarzy. Każdego obdarza własną miarą. Słusznie. Bóg musi być sprawiedliwy. Każdego obdarza własną miarą. Przyjęcie trzeba będzie zrobić. Pierwszorzędne. Nie takie jak u kurków. Zaraz zarządza. Sielaka zarżnę, prosiaka zakuje, barana zarżnę, dałoby się i parę gęsi. Oj, będzie miał mynarzowar roboty. Pogoni ich wszystkich jak 100 diabłów. Uczta dla samego Pana Boga. Czekaj, czekaj, Filipku. A jakby tak za jednym zachodem zaręczyny Hanki zrobić? Przednia myśl. Jezus młodą parę pobłogosławi, a koszt będzie jeden. Gości proszę. Wójta, kierownika, panów z miasta, co się przy wyborach kręcą. Niech przyjdą. Niech zobaczą, jakie mam stosunki. Do licha. A tam kto? Jak mnie podglądał? To się zgłaził. Powiedzieć mu od razu? Lepiej nie. Dopiero jak będzie złoto. Ach, to kurę. Ej, Józefie, co robicie? A, chłód zbieram. No to nie możecie sobie nająć parobka? A ja co będę robił? No pilnował, żeby mi parobek nie próżnował. To już tam wolę sam. A Józefie, jak to tam z tym waszym złotem? Rozdaliście już chyba wszystko, co? Nie wiem, jak to powiedzieć. Z tym złotem, panie młynarzu, to jakaś dziwna historia. Ciekawe. Jego nie ubywa. I co? No nie ubywa. Ludziska się zwiedzieli, pchają się do chałupy, no to moja rozdaje, ja rozdaję, Zośka rozdaje, a w skrzyni tyle samo, ile przedtem było. Ostańcie z Bogiem, panie młynarzu. Nie ubywa. Nie ubywa. Słyszane rzeczy. Ja nie taki głupi, żebym rozdawał, to i będzie przebywać. Za rok będę miał pełną izbę. A za dwa lata? Za dwa lata wypadnie budować spisz na złoto. Pełen spisz złota. Wejdę tam co dzień, przeliczę, przegarnę i zamknę. Jej, nie pomyślałem, gdzie schowam to złoto, co dzisiaj dostanę. Zaraz, mam ja jaki wolny pokój, mocną kłódkę. Zresztą najlepiej się na nim położę i nie odejdę na krok. Dobry ten Jezus, warto go chwalić. Złoto, którego nie ubywa. Nie śmiać się, co robić do diabła? Wieczór za pasem, goście się zaczął schodzić, a tu jeszcze nie gotowe. Cicho, uciekaj, spokój tutaj. Filipie, jaką ty mąkę dałeś? Baba w Zakalec. Zakalec? No Zakalec. Z mojej najwięcej, najpiękniejszej mąki Zakalec? Opłatki by z niej można było piec, a ty upiekłaś Zakalec. A nigdy mi się to nie zdarzyło, może... Może drożdże były złe, no? O, tam znowu! Pies jak pszynkę! Pszynkę! Paranie boskie, kto puścił psa do stu diabłów rogastej? O Boże, Filipie, nie sadź diabłami, no! Ale wściekły się przy was próżniaki! Jak nas łoś robią? To jasna cholera! Że to się panie Zorazu! Proszę! Muzykanci przyszli! Nie czekają w kuchni, dajcie im co jeść! No właśnie. Pani młynarzowo, no dajcie nam co przekąsić, przecież my bez obiadu. A, wiem. Takie urwanie głowy, że dzisiaj nikt nie miał czasu jeść. Weźcie sobie tam tego chleba i mięsa, co leżą na stole. Ani mi się śni, wara ruszać. Zjedzą jak po nas zostanie. Łazęgi psie krwie skończone. Poczekać nie mogą. Obcych karmią, a swojego głodzą. Wynoś się od pierwszego, jak ci źle. Też się denerwuje? Mam powody, wszystko mi idzie na opak, jakby się zmówiło. I ty też mnie w humorze, Jagódko. Przyniosłem pierścionek zaręczynowy.
Zapłaciłem za niego 100 zł. 100. A wart jest 300. Zobacz. Nieciekawą. Jaka oporna. Droczysz się. Nie szkodzi. Dam sobie z tobą radę. Proszę pani, proszę pani! No co znowu? Kiszki popękały! Do jasnej cholery! Do jasnej cholery! Teściu! Boże, teściowo, radzę się przyodziać, bo goście zaraz nadejdą. O Boże, Boże, a ja jeszcze nie skończyłam nakrywać, no! Nigdy na czas nie zrobisz. Zawsze mam tylko wstyd przez ciebie. Ruszaj się prędzej! Co to za swąd? Nie chciałam już pani mówić, ale kapusta przypaliła się, aż gorzka. To co właściwie będzie na kolację? Już nie wiem, co się dzisiaj wyrabia, właśnie jak ma Jezus przyjść. Jezus? Jezus? Czy wszyscy powariowali? A ja sam jeden przy zdrowych zmysłach zostałem. Ten drań Filip zdaje się rzeczowy człowiek. Także uwierzył. W co? W starą figurę spod lasa. No niby nie w figurę, a w co ona wyobraża. Ale to wszystko jedno. Tam nie ma nic. Gdyby był Bóg i widział i sądził, to by mnie dawno nagła śmierć spotkała. Tyle ludzi mi kleło, a ja... Chodzę sobie zdrów i ożenię się z piękną dziewczyną. No, na pewno Boga nie ma. To lepiej, dużo lepiej. Nikt na tym świecie nie dba o głupich, słabych ludzi, to tym bardziej na tamtym, który w ogóle nie istnieje. Śmierć to koniec i gnój. Że też Filip uwierzy. Ale przekona się i to niedługo. Moje uszanowanie, panie Amrożowie. Witam uprzejmie. A gdzie gospodarstwo? Jako przyszłemu zięciowi polecili mi zastąpić ich przez chwilę. Nie wiedziałam. Moje najlepsze życzenia składam dobranej parze. Nieprawdaż, że bardzo dobranej? A oczywiście. Niewielka różnica wieku jest zawsze korzystna. A gdzie gospodarstwo poszli? Do siebie na górę. Przygotować się duchowo na wielkiego gościa. Pani wie, o kim mówię? Wiem, ale nie rozumiem. Dlaczego taki sensowny człowiek jak pan Rokita wierzy w to? Pani Ambrożowa sądzi, że... Ja nie wierzę. A cóż by to była za sprawiedliwość, mój panie? Ja co dzień do kościoła lecę, czy śnieg, czy deszcz. Wszystko w domu rzucam, bo Bóg musi być pierwszy. A tu taki kurek, odpuść Boże, raz w niedzielę do kościoła zaszedł i Pan Jezus miałby przychodzić do niego nie do mnie, wykluczone. Nie chciałem tego pierwszy mówić, choć mnie to także wydało się dziwne. Ale skąd te złoto? Skradli kurek z tym dziadem. Co się podział nie wiadomo gdzie. Ja tam nikogo nie posądzam. Broń Boże, nie mówię o nikim źle. Ale to być inaczej nie mogło. Samo się przecież nie narodziło. Pani Ambrożo, pan jest naprawdę rozumną kobietą. Jesteś gotowy już? Muszę poprawić, żebyś elegancki. A witam pani Ambrożowa, witam. Wie pani, co się dzisiaj wyrabia, pani Ambrożowa? Pieszczynkę zjadł, kiszki popękały. Ta pusta się przypaliła jeszcze. No, no mówię pani, co się dzisiaj wyrabia. To jest coś jako bokę. Bardzo Filipie, proszę, niech pani mi o co się założymy? Ja że nikt nie przyjdzie. O, proszę. Przyjdę zaraz. A, jesteśmy pierwsi? Nic się jeszcze nie działo? Oczekujemy dopiero. Czy to prawda, panie młynarzu, że ma przyjść ktoś? Owszem, właśnie, nie znamy dokładnie godziny, ale zapowiedział, że przyjdzie przed burzą. Tak, tak, na dworze parno i niebo się zaciąga, więc powinno to nastąpić całkiem niedługo. A pan co o tym sądzi? O czym? No o czym? O tym, po cośmy tutaj przyszli.
O tym, o czym cała okolica od paru dni mówi. Dość. W tym styku bajek ja rozróżniam jedyną rzecz konkretną. Złoto. Tak. Złoto, które przyszło nie wiadomo skąd. Tak, tak, więc stoimy wobec zagadki. Zagadki może mniej tajemnicze niż się zdaje. Osobiście jestem przekonany, że Kler zmontował całą tę historię dla agitacji wyborczej. Tak, tak, na pewno. Nie sądzę, księża. To znanie dusi grosze. Nie marnowaliby tyle złota, a kurek rozdaje na prawo, na lewo, nie pytając nikogo o przynależność partyjną. Na tym właśnie polega mądrość agitacji. Panowie, Kler atakują? A ja mówię, że to jest wszystko intryga masońska. Ten kurek to musiał być mason. Co pani, co pani mówi? Przecież ten kurek to prostak ograniczony. Udaje dla niepoznaki. Właśnie sobie przypomniałam, że parę razy widziałam tego Józefa, jak się w żoninym fartuchu po obejściu kręcił. A czytałam w jednej książce, że masony fartuchy noszą. No, na to... Pani to sama widziała? Widziała. O Boże! Kurwa! Pani! Jak nożowo, mój koń! Puszczajcie! No, Jezus zaraz przyjdzie! Gdzie muzykanci? Niech się ustawiają! Tu się ustawcie! Koło drzwi! Tu. Za chwilę przyjdzie Jezus w swojej postaci albo jako dziad. Do kurka przyszedł jako dziad. Więc gdy otworzę te drzwi i zobaczycie Jezusa czy dziada, rżnijcie marsza głośno. A coście sobie przygotowali? Próby króla niebieskiego. Próba. Dobra. Panowie goście, proszę ustawicie się w szpaler po dwóch stronach, a tam stanie fotograf. Gdzie fotograf? A czeka w kuchni. Dawaj go. Fotograf! Bardzo proszę, fotograf. Proszę, proszę. Najlepiej tu. Tu. Będziecie filmować wszystko od momentu, kiedy wejdzie Jezus. Szczególnie błogosławieństwo młodej pary. Pamiętać. A gdzie młoda para? O, jestem. Do usług. Hanka! Hanka! Gdzie znów Hanka? Stań obok, stań i nie drażnij ojca za nic! Jednaż moja głowa, to do niczego, pieszynkę z jadkiszki popękały i jeszcze z tobą ten kłopot, mówię ci, Haniuś, stań! Niech mnie ojciec zabije, a ja i tak nie stanę. Panna młoda przejawia zbyt mało entuzjazmu. A to by się miał dziwić! Boże, Haniuś, błagam cię, jak Jezus wejdzie, padniemy mu obie do nóg i będziemy prosić. Mamo, ale ja nie wierzę, żeby Jezus tutaj przyszedł, a jeżeli przyjdzie, to przestanę w Niego wierzyć. Ona nie wierzy. Haluś. O, w samą porę. Nie możesz tak. Tak, proszę. Wolę dalej, żeby mieć całość na oku i w odpowiedniej chwili wystąpić. Przyprowadziłem ze sobą dwóch ludzi, są w kuchni. Może wypadnie zrewidować dziada. A pewni ludzie? Najlepsi, jakich mam. Doskonale. Zatrzymam ich do rana, do pilnowania tego złota, co dostanę. Teraz sobie pan stań, może go fotografować. Nasz gospodarz coś mówi o złocie. On naprawdę spodziewa się daru. Straszna burza idzie. Patrz, pania, na dworze ciemno. Przygotowuję artykuł o tym zdarzeniu pod tytułem Dziwny gość. Miałem wywiad z tym kurkiem. Tak. Ale to przygłupek, nie żaden tam mason. Nie umiał mi nic powiedzieć. Mam nadzieję, że dziś zupełnie swoje wrażenie. Spodziewamy się, że ten kurek, choć tak mało rozkamięty, zechce nam pomóc. Komitet przygotowuje petycję, którą zaniesie specjalna delegacja. Nazwałbym go Narodziny Legendy. Gdyby nie to, że w legendach złoto ginie zazwyczaj z nadejściem dnia, a tu zostaje. Teryfery, panie redaktorze. To nie żadna legenda, a sprytnie zorganizowana szajka, którą niebawem wykryję. Już prawie jestem na tropie. Pan posterunkowie ma rację. Tak, tak. Popełniamy błąd, łącząc ze sobą trzy fakty niezależne od ciebie, przypadkowo ze sobą złączone w czasie. Uzdrowienie ślepej, halucynacja kurka i złoto nośnego dziada. Dwa pierwsze należą do dziedziny medycznej.
trzeci do kryminalu. Naturalnie. Pan przypuszcza halucynację? Ależ tak. Objawy charakterystyczne. Nie. Człowiek chronicznie zgłodzony, biedny, a przy tym zrozpaczony. Typowy obieg dla zaburzeń wizualnych i audytywnych. Jak pan to ślicznie nazwał? Zaburzenia wizualne. Nasz gospodarz też uległ halucynacji. Mimo, że jest dobrze odkarmiony i niezrozpaczony przynajmniej. Zwyczajny przejaw sugestii. Gdzie gospodarz? Boże, co się stało? Panie młynarzu, w górach musiała spaść straszna ulewa, bo woda przybiera jak wściekła. Do rana może być powód, trzeba by zastawy podnosić. Ani mi się śni. Wara rusza. Woda rozwali. Wola boska. A sekuracyjka widzę w porę. Czy aby kombinacyjka się opłaci? Bo jeśli woda szkód narobi... Nie narobi. Znam się z wodą. Panie młynarzu, takiej burzy jak ta, co idzie, jeszcze pukim żyw nie widział. Niebo wokoluśko czarne, zastawa nie taka znów kiepska. A woda nie lubi, jak jej się sprzeciwiać. Jeśli śluza od razu nie puści, woda gotowa rzuci się za moim stare koryto, a wtedy... No biada! Biada! Brednie gadasz, nie takie burze widziałem. No niech Bóg broni nieszczęścia. Nie może być nieszczęścia, bo Jezus obiecał przyjść przed burzą. A gdzie Jezus jest, tam nikomu głos z głowy nie spadnie. Nie wiedziałeś? Ja nie jestem taki pewny. Znaczy, w Boga nie wierzysz, co? Niech Bóg broni nieszczęścia. Bóg... Ja bym wszystkie zastawy podniósł. Nie zapracaj głowy. O czym mowa? Zdaje się, że jest nagły przybór wody. Więc to... Woda tak uczy? O, niedobrze, panowie, niedobrze. Gotowa most zerwać i zostaniemy uwięzieni tu na całą noc. A oczekiwany gość nie przyjdzie, bo nie będzie dojścia. Prawda, ale za to uzyskamy doskonały sprawdzian, czy jego natura jest materialna, czy niematerialna. Ale, panowie goście, proszę tam stanąć, szpaler. Proszę, parami, łatwiej. Chodźmy, skarbie. Chodźmy, skarbie. Nie wyjdę za was, raczej się utopię. To się tylko tak łatwo mówi. Woda jest zimna. Patrzeć na was nie mogę. Przyzwyczaj się. Och, Boże, żeby on już przyszedł. Niech się nie waży przychodzić. Na pewno nie przyjdzie na taką pogodę. Nie przyjdzie. Co znaczy ta sugestia? Mimo woli ciarki mnie przechodzą. Przyznaję, że mnie też. A mnie wcale, bo wiem, że nic nie będzie. Gotów jestem założyć się, o co chcecie. O Boże, nareszcie idzie. Teraz to muszę. Czego tu? Poszła precz! Panie młynarzu, pozwólcie mi zostać. Mamusia i tatuś umarli, sama idę. To nie przytułek dla włóczęgów, zabieraj się! Tak się strasznie burzy boję, pozwólcie na ganku posiedzieć. Ani na ganku, ani na podwórzu. Wynoś się! Zlitujcie się, panie młynarzu. Filipie, bądź człowiekiem. Pozwól jej zostać. Wezmę ją do sieni przy kuchni, nie będzie ci zawadzać. Cicho siedź, ty byś zawsze próżniaku broniła. Wynoś się! Ależ na prędko. Coś w tym zobaczyć. Jednak jest. Na prędko już usprawiedliwiona. O nie, mogłaby się przecież schować pod drzewo czy pod płotu. Ja wiem, może ją kto przysłał, ale to ze względu może na to złoto, co mam dostać. Ale ja za stary wróbel jestem. Mnie się też zdaje, Filipie, jakby ją ktoś przysłał. I boję się sama, nie wiem czego. Ale... Filipie, pozwól mi ją zawołać. Nie pozwalam. Od opieki nad sierotami jest gmina, no, a nie no, ja. No. Bardzo słusznie. Jedną z gorszych plag jest niezorganizowane, nieujęte w ramy opieki społecznej żebractwa. Trzeba je tępić. Wspomagając każdego przychodzącego żebraka, pada się często ofiarą wyzysku. To święte dziecko? Słowa. Słuszne słowa. To dziecko w taką noc chce po prostu znaleźć się pod dachem. A gdzież tu wyzysk, panowie? Co ty wiesz? No, a może właśnie jest przysłana na szpiegi? A przez kogo? No, przez nie kogo? Widzisz, dalej niż czubek własnego nosa to nie zabieraj. Przez kogo? Mało to teraz taki... O! Teraz to na pewno... Muzyka, grać! Dość! Dość! Panie
Jeszcześ tu! Jeszcześ tu! Nie bądźcie taki zły, panie młynarzu! Pozwólcie się schować pod dach! Filipie, bądź człowiekiem, no! Choć potępiam nieuregulowane żebractwo, wydaje mi się, że w tym wypadku... Wypuśćcie działy, koniec! O, nie potrzebuję nałod nikogo! A ty milcz wreszcie! A ty ma w łóżęgach, ty jeszcze będzie stać, bo czuć nie psem! Wynoś się! Zamknijcie drzwi, teściu! Ja! Ale zatrętny! Coś w tym jednak jest. Tak jak mówiłem, natrętność usprawiedliwiona. Mogłaby się schować przecież pod drzewo, czy pod dwór, ja wiem. A może ją właściwie ktoś nasłał na mnie? A, tam gadasz, gadasz. Ja też się boję, że ją ktoś przystoi. Mówię ci jeszcze raz, pozwól mi ją zawołać. Zostaw, mamo, ojciec nie ma litości nad własnym dzieckiem, to skąd by ją wziął na cudze? Oho, trafiliśmy na konflikt rodzinny. Tak, no, zauważyłem to od razu. Nie ma to dzwonka loretańskiego. Gdzie się pani podziewała? Panią Różową! Nie się boję, burzy. To nie na moje nerwy. Pani Filipowa, obrazek miłosierdzia Bożego do okna trzeba wystawić, a prędko! Miłosierdzia! Wzruszająca wiara ludowa! Dzwonki, obrazy! Nie żartujcie, panowie, bo ściągniecie karę Bożą! No co, pani Filipowa, nie ma obrazka! A mam, ale nie śmierno, nie śmierno! O Boże, spomóżcie mnie, panie młynarzu, a Bóg wam wynagrodzi! Nie wyganiajcie w taką noc! Precz! Precz! Zamykać drzwi! Przeciąg sprowadza piorun! Liczujcie się, panie młynarzu, przez Jezusa ukrzyżowanego! Nasłali cię na mnie! Wiem, niedoczekanie! Uciekaj, bo spuszczę psy! Usuńcie ją! Zamknijcie te drzwi! Ej, chłopaki, spójrzcie na psa żywo! Ulitujcie się, panie młynarzu, nade mną! Ulitujcie się nad sobą! Ulitujcie się! Ulitujcie! Ale Boże, ściągniesz na ten dom! A no, nie umarłam ze strachu! Za ostro! Za ostro, teście! Czy panowie są zgorszeni? Nie dbam, czy się kto gorszy, czy nie. Robię, co uważam za stosowne. Nienawidzę żebraków. Każdy powinien siedzieć i pracować na swoim miejscu. Wielkie musiało być ladaco ta mała, kiedy opiekunowie wygnali ją w taką noc. Ale jak to ona powiedziała na końcu? Ulitujcie się nade mną i nad sobą. Ciekawe, co chciała przez to powiedzieć. Nic nie chciała powiedzieć. Pewnie wyuczono ją na pamięć. Pomyliła słowa. Nie poszczułbym ją przed, gdyby się tak nie naprzykrzała. I to akurat właśnie teraz, kiedy oczekujemy na wyjątkowego gościa. Nie wierzę w nadejście tego gościa. Miał przyjść przed burzą. A tu leje. Jak z tym, no? Istne oberwanie chmury. Na pewno nie przyjdzie. Od początku byłem tego pewny. Chciałem się o to zakładać. Masz pan słuszność. A czemu nie przyjdzie? Bo mnie zwąchał. Tak. To chytry ptaszek. Domyślałem się, że obserwuje dom, dlatego zaszedłem z tyłu od kuchni. A jednak się spostrzegł. No nie dziwię się, że wolał mnie nie spotkać. Zdemaskowałbym go od razu. Przyjdzie, musi przyjść. Przecież obiecał. Obiecał, że przyjdzie, obdaruje mnie lepiej niż kurka. Ja się nie zgadzam. Ja nie będę strapny. O nie! Proszę pani, czy można podawać kolację? Bo kury ze wszystkim wyschną. Filipie, czy dawać kolację? Dawaj! Nie! Dawaj! Nie państwa młody! Nie dawać, musi przyjść. Nie przyjdzie, skoro przed kurzą nie przyszedł, to chyba teraz tym bardziej. To najlepszy sposób na wprowadzenie spóźnionego gościa to zasiąść do stołu! Nie siądziemy. Ja nie rezygnuję tak łatwo. Ja go przymuszę. Musi zrobić to, co obiecał. Nie radzę mu mieć mnie przeciwko sobie. Idźcie mu to też powiedzieć. A właśnie, że pójdę i sprowadzę go. A Filipie, co ty dokąd? W taką ulewę, w taką burzę? Jeszcze cię woda zaleje, Filipie. Puszczaj do cholery! Panowie goście, ja nie rezygnuję tak łatwo. Za kwadrans jestem tu razem z nim. Kochanka, co ty, dokąd? Świat! O, świat, no. Na taki deszcz nie będę gonił.
Zmoknie, to wróci. Zwyczajne panieńskie fochy, dodając smaku miłości. Wieczór się nie udał. Najważniejszy gość nie przyszedł. Narzeczona uciekła przed zaręczynami. A ja jestem rozczarowany. Legendę oglądano z bliska. Jeżeli jeszcze kolacji nie podadzą, klapa będzie generalna. Ja bym zrezygnował z kolacji, byle już być w domu. Atmosfera robi się bardzo nieprzyjemna. Słyszycie panowie, jak woda huczy? Proszę pani, proszę pani, co z tą kolacją? Jedno już mi stygło, drugie wyschło. Wiem, trudno. Trzeba czekać, aż pan wróci, no. Trudno. Dajcie nam tymczasem się wódki napić, pani. Dała, ale mąż to ma klucze przy sobie. Do licha. Jezusie Maryjo, gdzie Filip? Rzeka młyno weszła i zobaczcie, jak zerwie krople, ucieka stąd. Bez paniki. Bez ciebie, gdzie Filip trzyma pieniądze? Nie wiem. Przecież bez nich nie pójdziemy. Musicie wiedzieć, pieniądze! Mama zerwana! Uciekajcie! Musicie wiedzieć! Siedzi sobie, jak gdyby nigdy nic. Jakby mi nie naraził na tyle kosztów i na drwiny. Siedzi sobie. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu, tego się po Tobie nie spodziewałem. Obiecałeś i nic nie zrobiłeś. Powiadają, żeś w obietnicach słowny. To wierzyłem, święcie wierzyłem. Gości zaprosiłem. Jadła nagotowałem jak na Wielkanoc. Czekaliśmy. Czekamy dotąd. Teraz wszyscy śmiać się ze mnie będą. Obiecałeś i nie przyszedłeś. Byłem u Ciebie, Filipie. Za przeproszeniem, Panie Jezu, to jakaś pomyłka. Musiałeś się pomylić i do innego młynarza zajść. U mnie nie byłeś, bo my czekamy cały dzień i czekamy dotąd. Byłem głodny. Nie nakarmiłeś mnie. Byłem spragniony. Nie napoiłeś mnie. Byłem bezdomny. Nie przyjąłeś mnie. Panie Jezu Chryste, to jakieś są niesłuszne pretensje. Gdzież ja bym Ciebie śmiał zostawić głodny przy bezdomnym, kiedy tyle pieniędzy wywaliłem na Twoje przyjęcie. Nie byłeś u mnie. Byłem u Ciebie. Psa na mnie poszczułeś. Nie na Ciebie. Poszczułem, owszem, tą żebraczkę, co skomlała pod drzwiami. Ale Ciebie. Gdzież ja bym śmiał, kiedy tyle się po Tobie spodziewałem. Nie. Ta dziewczyna sierota to ja byłem, Filipie. Patrz, dotąd mi noga krwawi. Dom się urządził. Panie, przebaczaj. Dom się urządził. Tu się, ojcze! Młyn zerwało! Młyn zerwało, słyszycie? Ze wszystkim zabrało. Lecz im z grobli zeszła, gruchnęło, woda zalała, wszyscy potonęli. Na dnie rzeki Rokita. W rzece wasz zięć. Już mnie za niego nie wydacie. W rzece wasze bogactwo, w rzece wasz majątek, i dobrze, że was Bóg pokarał. Sprawiedliwie pokarał, wszystko przez was. Mamo! Hanuś, żyjesz. Bogu dzięki, a reszta? Zabrało ich mamę, też wszyscy potonęli. Może go ratujemy. Mogli się uciepić belek. Dalej! Żywo czuła powiążemy. Dalej! Ludzie ratować! Ludzie ratować! Pomóżcie! Ratować! Hanka, chodź! Panie młynarzu, wstawajcie! Wstawajcie, woda młyn zalała. Ludzie toną, trzeba ich ratować. Wstawajcie, idziemy ratować. Dziad jestem. Wszystko przypadło. Nic nie mam.
Pijan jestem. Tym lepiej. Prędzej spotkacie Jezusa. Idziemy ratować. Tej burzy. Babciu, ale to było niesamowite. A Pan Jezus naprawdę uzdrowił tą dziewczynkę? A mi się podobała Pani Ambrożowa. A mnie środka. Ale ten młynarz był niedobry. Ale ten młynarz się nawrócił. A mi się podobała kucharka. Pan Jezus naprawdę był w tej dziewczynie. Ten dziad to też był Jezus. I to się już naprawdę skończyło? Ojejku. Tak, dzisiaj to się naprawdę skończyło. Ale ta historia jest ciągle aktualna. Ona powtarza się codziennie, ponieważ Pan Jezus codziennie przychodzi do nas pod różną postacią, do ludzi dobrych i do ludzi złych. I tylko od nas zależy, czy potrafimy Go rozpoznać i odpowiedzieć na Jego wołanie. Ta historia ciągle trwa.